Dzień dobry. Witam Państwa na pokazie pracy mikroskopu sił atomowych, który jest urządzeniem, dzięki któremu będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda muzyka pod mikroskopem. Ale co to właściwie znaczy muzyka pod mikroskopem? Wyjaśni się to, jeżeli zobaczymy, co będzie zawierała moja dzisiejsza prezentacja. Najpierw pokażę właśnie, jak zapisywana jest muzyka na tak zwanych optycznych nośnikach danych, czyli takich płytach jak płyty CD czy DVD, które każdy z nas posiada w domu. I właśnie na obejrzeniu tego zapisu będzie polegało nasze dzisiejsze spotkanie. Zaraz po tym, jak pokażę, jak takie płyty są skonstruowane, przedstawię naszego dzisiejszego bohatera, czyli mikroskop, który ten zapis jest w stanie zobaczyć i to tak precyzyjnie, że może być na przykład narzędziem służącym do kontroli jakości w fabryce produkującej takie płyty. Następnie szybko przygotuję mikroskop do pracy, umieszczając w nim taki kluczowy element, który posłuży do zobrazowania płyty i rozpocznie się obserwacja pracy tego mikroskopu, jednocześnie budowanie obrazu kawałka takiej płyty. I wreszcie na końcu podsumuję. Optyczne nośniki danych, które dziś używamy, są to krążki takiego bardzo odpornego tworzywa sztucznego, które nazywa się poliwęglanem. Jego oznaczenie to skrót angielskiej nazwy tego tworzywa i jest to PC. Taki krążek tworzywa zawiera w sobie niewidoczny gołym okiem wzorek, który to jest zakodowaną informacją. Może to być film, mogą to być nasze dane, może to być również muzyka. W jaki sposób zapisane jest to w tym krążku? Mamy tutaj przekrój takiej płyty i widzimy, że są na nim pewne takie nierówności, takie wypustki czy wklęśnięcia, zależy z której strony patrząc, które są pokryte warstwą aluminium. Aluminium jest srebrzyste i świetnie odbija światło, dlatego aluminium jest tam użyte. I następnie ten krążek pokryty jest lakierem ochronnym, ewentualnie jakimiś napisami reklamowymi. Cała obserwacja światłem laserowym tego krążka przebiega od strony gładkiego plastiku i wiązka światła, czy w przypadku zwykłej płyty CD wystarczająca jest podczerwień, obserwuje poprzez plastik, czy występują, czy nie występują te wypustki. I to zamienia na informację. Na tym mniejszym obrazku mamy fragment takiego mechanizmu odczytującego, który znajduje się wewnątrz każdego napędu odczytującego płyty. W przypadku napędów, które są w laptopach, istnieje możliwość zobaczenia tego po wysunięciu szufladki. W większych napędach najczęściej ten mechanizm pozostaje w środku, a wysuwana jest jedynie płyta. Jak to jest odczytywane? Otóż nie jest to na zasadzie jakiegoś zajączka odbijania się światła raz w tę stronę, raz w tą. Wiązka światła pada idealnie prostopadle na powierzchnię płyty, w naszym przypadku tutaj od góry, i odbija się albo od obszaru, który jest wyżej i nazywany jest landem, albo od obszaru, który jest niżej i nazywany jest pitem. Po odbiciu wiązka wraca do detektora, który jest umieszczony do góry, podobnie jak laser. I teraz światło, które jest falą, w pewnych sytuacjach po odbiciu może samo z sobą się wygasić. Zajdzie to przy odpowiedniej odległości pomiędzy detektorem, laserem a odbijającą powierzchnią. Cały trik konstrukcji takiego urządzenia polega na tym, że
znajduje ono powierzchnię płyty i następnie przesuwając głowicę wzdłuż rowka rejestruje miejsca, w których jest jasno i ciemno naprzemiennie. To jasno i ciemno pojawi się wtedy, jeżeli odbicie będziemy mieli od obiektu, który jest wysoki lub niski, ale przy takim warunku, żeby różnica wysokości między wysokim a niskim obiektem, wysoko położonym a nisko położonym, była 1/4 długości fali światła. Jakie światło jest używane w czytnikach, zobaczymy za chwilę. Na płycie informacja zapisywana jest jednym ciągiem, jest to taki rowek, a w zasadzie taki zespół otworków, które układają się w ścieżkę ciągnącą się spiralnie od wnętrza ku zewnętrznym warstwom płyty. Naturalnie wszystko jest dokładnie regulowane i na przykład odległość między kolejnymi zwojami takiego rowka jest ściśle zdefiniowana i wynika ona z tego, jakiego lasera używa się do odczytu. Można zauważyć w tabeli, którą tutaj widzimy, że wraz z pojawianiem się laserów o coraz krótszej długości fali można było coraz bardziej zagęścić rowki, a co za tym idzie, coraz bardziej upakować informacje na pojedynczym krążku płyty. Rozmiary tych płyt są cały czas takie same, ale dzięki temu, że mamy coraz krótszą długość światła laserowego, było to laser podczerwony dla płyt CD-ROM, czerwony dla płyt DVD oraz niebieski dla High Definition DVD i Blu-raya, pozwalało to bardzo mocno zwiększać upakowanie danych. Proszę zobaczyć, dla jednej warstwy płyty, dla napędu i płyty CD-ROM było to 680 MB, dla DVD 4,7 już GB, dla High Definition DVD 15 GB, a dla Blu-raya aż 25 GB na jedną warstwę na jednej stronie płyty. Płyty DVD, High Definition DVD i Blu-ray dodatkowo mogły mieć zapisywane na jednej stronie aż dwie warstwy z informacjami, a płyta sama mogła być wykonana jako płyta dwustronna, więc zapis mógł być w sumie na czterech warstwach, dwóch z jednej i dwóch z drugiej strony. Odległość między ścieżkami, czyli między kolejnymi zwojami tego rowka zawierającego informacje, też bardzo malała i było to 1,6 mikrometra dla płyty CD, a dla Blu-raya, który jest najbardziej upakowaną płytą, jest to 0,32 mikrometra, czyli 320 nanometrów. W jaki sposób ten rowek, który jest zapisany na płycie i ma długość dla płyty CD 5,5 km, dla DVD to już jest 11 km, jest zamieniany na muzykę? Otóż zmiany wysokości pomiędzy pitem i landem powodują, że światło lasera bądź to odbija się, bądź wygasza. Mamy dwa impulsy, jasno, ciemno. A to zamieniane jest na ciąg zer i jedynek, ponieważ komputery używają do zapisu informacji tylko tych dwóch wartości. Nasze zera i jedynki są następnie zamieniane na chwilową głośność dźwięku i odpowiednio często sprawdzając tę głośność i następnie ją odgrywając przy odtwarzaniu płyty, możemy spowodować zapisanie, a następnie odtworzenie muzyki. Tak na płycie CD ta chwilowa głośność sprawdzana jest ponad 40 tysięcy razy na sekundę. W rzeczywistości system jest dość złożony i zawiera również pewne dane nadmiarowe, które pozwalają odtworzyć muzykę również wtedy, kiedy powierzchnia płyty zostanie w jakimś miejscu zarysowana. Jeżeli tych rys nie jest bardzo dużo, to mikroprocesor, który znajduje się w odtwarzaczu, jest w stanie wyliczyć, co jest pod rysą i
muzyka będzie odegrana. 25% powierzchni płyty poświęcone jest na te dodatkowe dane, które pozwalają uratować dźwięki, jeśli płyta została zarysowana. Jak więc możemy zobaczyć te małe obiekty, które są niewiele dłuższe i niewiele większe od rozmiarów długości fali światła i niewidoczne gołym okiem? Właśnie do tego użyjemy mikroskopu, którego pokaz działania jest sercem tej prezentacji. Mikroskop nazywa się mikroskopem sił atomowych. Jest to urządzenie, które powstało pod koniec lat 80. ubiegłego wieku i powszechnie wykorzystywany jest zarówno przez naukowców do badania świata w skali nano i mikrometrów, jak i przez przemysł do na przykład kontroli jakości przy produkcji układów scalonych czy właśnie płyt optycznych. Jaka jest zasada działania tego mikroskopu? Otóż w przeciwieństwie do mikroskopów optycznych nie widzimy w nim obrazu tak po prostu. Te obiekty są zbyt małe, żeby zobaczyć je używając światła, dlatego obserwujemy je w taki sposób, że kładziemy na powierzchni tego, co chcemy oglądać, bardzo małą, delikatną piramidkę, takie ostrze w kształcie odwróconej piramidy. Opieramy o powierzchnię i zamocowana ona jest na bardzo delikatnej mikrobelce, tak cienkiej jak ludzki włos i jest przesuwana po powierzchni materiału. Żeby móc obserwować ruchy tej mikrobelki opartej ostrzem o powierzchnię próbki, musimy użyć światła laserowego, które odbija się od powierzchni tej mikrobelki. Ona jest błyszcząca, pokryta aluminium. I to odbite światło pada na fotodetektor. Maleńkie ruchy tej mikrobelki w górę i w dół są zamieniane na napięcie elektryczne, ponieważ plamka odbijająca się od mikrobelki przesuwa się powoli w górę i w dół po fotodetektorze. Sama próbka leży na czymś, co nazywamy skanerem. Jest to wykonane z ceramiki piezoelektrycznej, czyli takiej, która zmienia swoje wymiary po przyłożeniu napięcia, rurka, która ma tak umieszczone elektrody, że jeżeli będziemy do nich przykładali w sposób kontrolowany napięcie, ona będzie się pochylała w prawo, w lewo, w przód, tył oraz może się także wydłużać w górę i w dół. I przesuwając linia po linii próbkę położoną na skanerze, obserwujemy wychylenia tej mikrobelki i w ten sposób możemy zarejestrować tak małe obiekty, że nie są w żaden sposób widoczne gołym okiem. Skąd wziąć tak delikatną mikrobelkę, żeby oparta na powierzchni wyginała się podczas przesuwania po tej powierzchni, zamiast tę powierzchnię zarysowywać? Otóż takie mikrobelki wykonywane są w fabryce procesami fotolitograficznymi zbliżonymi do tych, jakich używa się do produkcji mikroprocesorów czy kości pamięci nowoczesnej elektroniki. Taka mikrobelka zamocowana na większym obiekcie, który nazywamy chipem, który służy do tego, żeby można ją chwycić i przenieść, pokazana jest na obrazku. Długość takiej mikrobelki to zaledwie 0,5 mm i to jest ten taki mały włosek, który widzicie Państwo, jak wystaje. Na jego końcu jest piramidka, która jest w ogóle na tym zdjęciu nie do zauważenia. A cały chip, za który za chwilę chwycę pincetą, aby włożyć go do mikroskopu, ma 1,5 na 3,5 mm, czyli cały ten taki największy prostokąt, który widzimy na zdjęciu. Teraz, używając pincety, umieszczam go w mikroskopie. Jest to czynność, którą trzeba wykonać ręcznie praktycznie we wszystkich znanych mi mikroskopach. I następnie zatrzaskuję sprężynkę, która będzie przytrzymywała chip razem z mikrobelką na miejscu. Cały element, w którym zatrzasnąłem,
chip z mikrobelką, umieszczę w mikroskopie. Na dwóch kolejnych zdjęciach widzicie Państwo głowicę pomiarową mikroskopu, którym będziemy wykonywali pomiary. Jest to NanoSurf Flex AFM. Mikroskop ten znajduje się na wyposażeniu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej i służy przede wszystkim do dydaktyki, to znaczy używając go studenci mogą realizować swoje prace inżynierskie i magisterskie, a także każdy ze studentów w ramach studiów przechodzi przez szkolenie z obsługi tego mikroskopu. Tak wygląda nasza próbka. Jest to fragment płyty, choć jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że normalnie płyta jest srebrna. Jednak to, co będziemy badali, to jest płyta, w której wytłoczono już rowek z danymi, rowek z muzyką, ale ciągle nie została pokryta aluminium i lakierem. Także możemy zbadać i zaobserwować ten zapis, obserwując zmiany wysokości plastiku, oczywiście po właściwej stronie, gdyż jedna jest gładka. Próbka została zamocowana i zostanie umieszczona w mikroskopie. Umieszczam teraz próbkę pod głowicą mikroskopu. Na tym zdjęciu widzimy to, co ten czarny obiekt taki wyżej, to jest zaczep głowicy, do której założyłem chip z mikrobelką, a poniżej na tym srebrnym dużym talerzyku znajduje się nasza próbka. Teraz przystępujemy do pomiaru. Widzimy okno, w którym tworzony jest obraz w mikroskopie. Po prawej stronie mamy widok z góry na mikrobelkę i widok na mikrobelkę tak z kąta 45 stopni. Z kolei na tych dwóch najważniejszych obrazach na środku tworzony jest nasz obraz. Najbardziej interesujący jest obrazek po lewej stronie. Zaczyna się nam pojawiać na nim szereg ciemnych kropek i kresek. To jest nasz zapis. Ten obraz należy czytać tak jak mapę na geografii. To, co jest białe, znajduje się wysoko, to, co jest czarne, nisko. W ten sposób, przesuwając się linia po linii, po kolei mierzymy sygnał i dokładamy tę linię, budując taką mapę. Poniżej tej mapy widzimy takie trochę ruchome białe i czarne linie. Są to kolejne zmierzone przekroje, czyli przesuwając się z prawej na lewo, z lewej na prawo, nasza mikrobelka odwzorowuje powierzchnię próbki i te kolejne przebiegi pokazywane są jako linie, a następnie służą do zbudowania obrazu powyżej. Obraz po prawej stronie i linie poniżej niego po prawej stronie służą operatorowi do ustawienia poprawnych parametrów pracy. Ten mikroskop ma bardzo wiele parametrów, które w czasie pomiaru można zmieniać i w związku z tym wymaga stałego takiego nadzoru operatora, człowieka. Widzimy tutaj po lewej stronie w okienku tylko kilka parametrów, które możemy zmieniać. W rzeczywistości jest ich o wiele, wiele więcej. To, co widzimy, to jest fragment właśnie powierzchni płyty. Obszar, który obserwujemy, to jest obszar 10 na 10 mikrometrów. To znaczy, że żeby zobaczyć 1 mm na 1 mm płyty, musiałbym obok siebie położyć w prawo 100 i w górę 100 takich obrazków. Dopiero taka suma 10 tysięcy obrazków pozwoliłaby mi w pełni odwzorować 1 mm mojej próbki. Pomiar, który Państwo obserwujecie, jest znacznie przyspieszony. Normalnie taki obrazek tworzy się podczas
między 10 a 30 minut pracy mikroskopu. Byłoby to jednak zbyt nużąco tak długo czekać, dlatego pozwoliłem sobie ten film przyspieszyć. Widzicie Państwo, że różnica jest bardzo duża, porównując do mikroskopu optycznego, w którym po prostu widzimy naraz cały obraz. Tutaj obraz tworzony jest pracowicie poprzez zbieranie informacji o kształcie powierzchni linia po linii. Dlatego jest to mikroskop skanujący, w którym obraz jest tworzony z takiego zespołu kolejnych przekrojów. Człowiek jest nieodzownym elementem przy pracy tego mikroskopu. Szereg parametrów musi zostać nastrojonych i dobranych w zależności od tego, co i w jaki sposób obrazujemy, jak dużym obszarem się zajmujemy. Nie ma tutaj takich urządzeń w pełni automatycznych, jak dzisiejsze na przykład aparaty fotograficzne. Cały czas wymaga to kontroli, a w początkowym etapie pracy czasami wielu prób, zanim będziemy w stanie uzyskiwać poprawny obraz. Opisywane przez mikroskop dane pozwalają w przyszłości również na wykonanie pewnych obliczeń, zrobienie map trójwymiarowych, również obliczenia inżynierskie takich parametrów jak chropowatość, właśnie odległość między ścieżkami, rozmiar struktur, które obserwujemy. Jest to przyrząd w pełni naukowy. Maksymalne pole, jakie tego typu mikroskopy mogą obserwować, zwykle nie przekracza obszaru 100 na 100 mikrometrów, czyli około 10 razy większego niż ten, który obserwujemy my w tej chwili. Nie da się tutaj zobaczyć więc obiektów bardzo dużych, co najwyżej ich fragment. Obserwując obraz, który jest tworzony przez mikroskop, widzimy, że te wgniecenia w powierzchni, które mają inną wysokość niż powierzchnia płyty, układają się w takie równoległe do siebie linie na całej powierzchni próbki. W rzeczywistości, tak jak już wspominałem wcześniej, te linie nie są liniami prostymi, a są to bardzo małe fragmenty kolejnych zwojów spirali, która jak gdyby nawinięta jest na powierzchni tej płyty. Widzimy jednak tak mały obszar, że wydaje nam się, że te linie są zupełnie równoległe. Jest to podobnie jak na Ziemi, gdy nie widzimy, stojąc na niej, po prostu krzywizny, ponieważ widzimy tak mały wycinek powierzchni, że patrząc nie widzimy tego wygięcia łuku, a przecież Ziemia jest obiektem zbliżonym do kuli. Aby nie zanudzać Państwa długimi pomiarami, poza tą prezentacją zrobiłem również obrazy płyt pozostałych, czyli DVD i High Definition DVD, i zestawiłem je razem. Widzicie Państwo tutaj trzy kolejne generacje nośników danych oraz to, jak informacja została na nich ścieśniana. Tak? Widzimy, że zarówno odstępy między ścieżkami są coraz mniejsze, jak i szerokości ścieżek, co pozwoliło zwiększyć ilość zapisywanych informacji ponad 20-krotnie na powierzchni jednego krążka. Jest mi bardzo miło, że zechcieli Państwo obejrzeć, w jaki sposób pracuje mikroskop sił atomowych. Mam nadzieję, że może w innym roku, kiedy nie będzie pandemii, będziecie mogli Państwo zobaczyć to wszystko również zupełnie na żywo, prawie dotykając mikroskopu, na którejś z kolejnych edycji Nocy Naukowców. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję bardzo. Marek Nowicki.